Niespełna 3 tygodnie temu dowiedzieliśmy się o tym, że kolejna gra z FNAF-a powstaje i może to być póki co najlepsza gra ze wszystkich, która najpewniej pokaże nam historię, której część z was może jeszcze nie znać, plus może zabrać nas do wielu miejsc całego timeline'u FNAF-a z osobna. Ale o tym opowiem wam za moment, przed wami wszystko co wiemy o FNAF-ie Into the Pit. Siema, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, który pojawia się z lekkim, prawie 3-tygodniowym opóźnieniem, ale słuchajcie, byłem na wyjeździe, a później był Hugi Wugi 3. Jako, że mam go w domu, to musiałem nagrać to najpierw, bo by mnie dojechał, więc wracam z tym tematem teraz, a naprawdę jest o czym gadać, bo nowy FNAF wygląda epicko. Nim zaczniemy, wpadnijcie na mojego Instagrama, linkę macie w opisie, bardzo chciałem tam dobić 10 tysięcy followów, więc wtłumaczcie kolegę, jeżeli możecie, tymczasem już nie przedłużajmy, tylko wreszcie zaczynajmy. Tak więc cały temat ma już trochę czasu, ponieważ cała sprawa wyszła na światło dzienne niespełna 3 tygodnie temu. I ja naprawdę bardzo chciałem o tym nagrać, niemniej w momencie, kiedy te wszystkie informacje odnośnie Into the Pit zaczęły wychodzić, to byłem na krótkim wyjeździe, a kiedy wróciłem, to musiałem zająć się chapterem 3 Poppy Playtime. Trochę chciałem już odbić w kierunku wyjaśnienia trochę innych rzeczy, niemniej jeżeli chcecie jeszcze ten ostatni odcinek z Poppy Playtime Chapter 3 odnośnie postaci Oliego, to napiszcie o tym w komentarzach na dole. Takowy materiał pojawiłby się gdzieś po środku przyszłego tygodnia. Tak czy tak, przejdźmy już do rzeczy. Moim zdaniem FNAF... tak praktycznie od, kurwa, stary 7 lat, jest w dość sporej dupie. Aczkolwiek gdybyśmy mieli tak to zaokrąglić i skupić się na ostatnich latach, to Security Breach było spoko, Ruin było ok, a Help Wanted 2 było imo słabe. W międzyczasie był jeszcze film FNAF, który był średni, ale cudownie, że wyszedł. W każdym razie, że tak to ujmę, do pewnego czasu perspektywy na przyszłość serii były dość średnie. W sumie wyczekiwać zasadniczo mogliśmy dwóch projektów. Jednym z nich jest kontynuacja filmów FNAF, która jest już w produkcji. Drugą rzeczą ewentualna następna część serii, ta powiązana z karnawałem, co do której swego czasu krążyły pewne leaki i najpewniej wszystko miałoby się łączyć z finałem Security Breach Ruin, z tymi różnymi dziwnymi kostiumami Mimika, które trzymał na zapleczu. Niemniej problem leżał w tym, że nie wiadomo do końca czym byłaby ta gra i w ogóle jakby to się niewiele działo w tym FNAF-ie całym. Aż do sytuacji sprzed 3 tygodni, kiedy nagle w internecie miał miejsce całkiem spory leak nadchodzącego projektu. Gry stworzonej na zupełnie innym silniku, które w całości przypomina stare minigierki z poprzednich gier, tylko że totalnie wykokszone i wyglądające jeszcze lepiej. Grę w 2,5D w starej pizzerii, bądź pizzeriach, z Williamem Aftonem we własnej osobie jeszcze zanim stał się Springtrapem. I przede wszystkim bez tego nie wiadomo czego, co towarzyszyło nam przez ostatnie 4 części. No 5, ale AR może nie liczmy, bo ta gra w sumie nie żyje od jakiegoś czasu. Przed wami FNAF Into the Pit. I sama nazwa może wydać wam się już znajoma, ponieważ wcześniej powstała książka FNAF-owa o dokładnie tej samej nazwie. Polski tytuł tej powieści to W pułapce. Jest to dokładnie pierwsza część cyklu Fazbear Frights z dość uroczym springboniem w basenie z kulkami na okładce. Sama książka wyszła już pod koniec 2019 roku, więc no, jakiś czas temu. I od tamtej pory cykl Fazbear Frights zaliczył także wiele, wiele kolejnych części. I wychodzi na to, że w tym momencie, kiedy FNAF od pewnego czasu jest w lekkiej dupie, nagle chcą adaptować te książki na gry. I uważam, że to jest świetny pomysł. Aczkolwiek przejdziemy do tego już za moment, najpierw zobaczcie sam trailer. O ile już go nie widzieliście, ponieważ krążą po internecie od... 3 tygodni. Trailer wygląda moim zdaniem świetnie. I wreszcie zaczniemy tutaj z czymś w miarę oryginalnym, jeżeli chodzi o grafikę, a nie z jakimiś ripoffami z Hello Neighbor, aby grafika była jak najbardziej cukierkowa, pastelowa, żeby każdemu się spodobało. Teraz mamy coś rodem z tych starych, dobrych minigierek. I bardzo, kurwa, dobrze. I tak szczerze, gdyby FNAF podryfował właśnie w tym kierunku, niekoniecznie robienia gier wręcz do pożygu, przyjaznych młodym odbiorcom, o co samo w sobie nie mam problemu, bo żeby sapać się o to, że
częścią odbiorców FNAF-a są młodsi odbiorcy, czytaj dzieci, to trzeba mieć ostrego kija w dupie, więc to samo w sobie nie jest problemem. Niemniej, kiedy twoja gra wygląda jak Tomek i Przyjaciele, to coś jest chyba nie tak. To niekoniecznie musi być mroczne, krwawe i tak dalej, bo FNAF nigdy taki nie był. Niemniej, będzie miało naprawdę o wiele więcej klimatu niż te ostatnie Security Breach'e czy Help Wanted 59 bez fabuły. To naprawdę ma więcej sensu moim zdaniem. Niemniej zanim przejdziemy właściwie do tego, czym właściwie będzie to nowe Into the Pit, rzućmy okiem na stare Into the Pit, czyli na książkę. A dokładnie streśćmy szybko fabułę, którą mogliśmy tam przeczytać. Tak więc książka skupia się na postaci Oswalda. On razem z rodziną mieszkał w pewnym mieście, w którym znajdował się młyn, który zatrudniał bardzo wiele ludzi. Niemniej młyn został zamknięty, a jego rodzice zostali bez pracy. Jak zresztą wielu innych dorosłych w mieście. Z tego właśnie powodu wielu dorosłych wyjechało z miasta, w tym rodzina przyjaciela Oswalda, Bena. Niemniej rodzina Oswalda postanowiła tam zostać, jako iż jego mama miała pracę w szpitalu, której bardzo nie chciała stracić. Rodzinka została w mieście, a ojciec znalazł nową pracę. Niemniej te wszystkie okoliczności złożyły się na najgorsze lato w całym życiu Oswalda i zaraz powiem wam dlaczego. W momencie, kiedy Oswald absolutnie nie ma co robić całe lato i po prostu każdy dzień jest dosyć nudny, a dodatkowo Oswald kłóci się ze swoimi rodzicami, ucieka do pobliskiej pizzerii znanej jako... Pudubum Jeff's Pizza. Tam jest straszny animatron. Jeff, nie? Żartowałem, Jeff jest trochę z innej beczki. Oswald ukrywa się tam przed swoim ojcem, który najpewniej będzie go szukał, a jego kryjówką staje się, uwaga, basen z kulkami, który jednocześnie jest przejściem do alternatywnego wymiaru albo przyszłości. Ponieważ w momencie, kiedy Oswald wchodzi do środka, a później wychodzi z niego, okazuje się, że znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, tyle że w przeszłości. I to grubo w przeszłości. Tak grubo, że jeszcze Freddy Fazbear był modny. Okazuje się, że Oswald przeniósł się w przeszłość do 1985 roku, czyli do czasów, kiedy Jeff's Pizza nazywało się jeszcze Freddy Fazbear's Pizza, a w środku był oczywiście Freddy Fazdong i jego koledzy, których dobrze znacie. Oswaldowi na tyle spodobał się 1985 rok, że postanawia cofać się do niego częściej i spędza tam coraz więcej czasu, niemniej w tych samych momentach jest obserwowany przez tego dziwnego, złotego królika, który tak jakoś dziwnym trafem się na niego patrzy. Spokojnie, on jeszcze nikogo nie zabił. Jeszcze. A skoro już o tym mowa, pewnego pięknego dnia, kiedy Oswald cofa się w czasie, okazuje się, że w jego ulubionym miejscu atmosfera jest zupełnie inna niż zazwyczaj. Ponieważ na co dzień jest tam bardzo wesoło i kolorowo, niemniej tego dnia jest zupełnie inaczej. Atmosfera jest gęsta, straszna, a w pizzerii słychać krzyki, a za oknem widać radiowozy z włączonymi syrenami policyjnymi. Jednocześnie w tym samym pomieszczeniu, w którym znalazł się Oswald, jest również ten dziwny złoty królik, który zaprasza go na zaplecze, a Oswald, stwierdzając, że przecież znajduje się w przeszłości, teoretycznie jeszcze się nie urodził, więc w sumie złoty kolo nie może mu zbyt wiele zrobić, zgadza się na to i idzie za nim, a tam odnajduje ciała dzieci. W jego wieku ustawione na krzesłach pod ścianą. Półtuzina dzieci, żadne z nich nie było starsze od Oswalda, ich martwe ciała oparte w pozycji siedzącej. Następnie oczywiście królik rzuca się na Oswalda, któremu ostatecznie udaje się dobiec do basenu z kulkami i uciec na drugą stronę, gdzie czeka na niego już jego ojciec, mocno wkurzony, że ten ukrywał się przez tak długi czas i nie dawał mu żadnego znaku życia. Niemniej w tym samym momencie przez basen z kulkami przychodzi złoty królik, który wciąga starego do środka i później z jakiegoś powodu Oswald już nie może tam wejść, a kiedy wraca do domu, okazuje się, że zmienił bieg historii i teraz jego starym jest Spring Bonnie, który tak samo jak zazwyczaj jego stary robił, siedzi na kanapie albo wozi go do szkoły. Wyobraźcie sobie teraz tego mema, nie? Oswald zostaje dojechany w szkole, po czym mówi: dzwonię po starego, masz przesrane. Tymczasem stary. Psychol w stroju królika z nożem, który ma 6 zabójstw na koncie. I w tej sytuacji ewentualni oprawcy Oswalda naprawdę mają przesrane. I po kilku dniach takiej sytuacji, kiedy Oswald musi udawać, że Złoty Królik to naprawdę jego ojciec, a on bardzo dobrze wie, że to nie jest jego ojciec, Oswald wraca do Jeff's Pizza, a następnie wchodzi do basenu z kulkami, gdzie w końcu odnajduje nieprzytomne ciało swojego ojca, niemniej Złoty Królik podążył za nim. I wówczas dochodzi do jakiejś walki, w wyniku której Złoty Królik jest powieszony i... nie wiem, umarł czy coś. Ostatecznie Oswald uratował swojego ojca i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, bez
złotych króliczków tu i tam. No nie do końca, ponieważ domyślnie strój królika był już pusty, więc gagatek, który siedział w środku, którego imienia przecież nikt nie zna, bo nie wiadomo kim on był, uciekł i najpewniej 8 lat później pewnie też wejdzie do tego samego stroju. I tak Into the Pit sam w sobie jest naprawdę dziwną i specyficzną historią, którą też najpewniej nie każdy zrozumie i nie każdemu podpasuje do gustu. Według mnie takie zbyt naciągane jest to wszystko, taki Harry Potter we FNAF-ie, nie? Ale nie, żebym miał z tym problem, myślę, że patrząc na to, co pokazano nam, co pojawi się w grze, jest to koncept, który ma naprawdę znacznie więcej sensu w przypadku gry i opowiem wam o tym już za moment w dalszej części tego odcinka. I generalnie sytuacja wygląda tak, że na tej historii opierać będzie się gra, którą widzieliście chwilę wcześniej. Tak, tylko opierać, ponieważ zdaje się, że gdyby gra dosłownie pokazała tą samą historię, to byłoby to totalnie bez sensu. Plus wiele smaczków sugeruje, że absolutnie to nie będzie jeden do jeden to samo. Generalnie samo istnienie gry wyszło trochę przez przypadek, z powodu leaku. Najpierw na ulotce reklamującej nowe entry w świecie FNAF-a pojawił się tekst, którego raczej nikt nie powinien tam wstawiać i znając życie gościu, którego tam wstawił, pewnie już pożegnał się ze swoją pracą. Into the Pit, nowa gra, coming soon. Oczywiście było to dość niespodziewane i od razu wzbudziło zainteresowanie pośród graczy, którzy zaczęli zastanawiać się, o co właściwie chodzi. I Scott, żeby jakoś ugasić ten pożar w miarę sensownie, na Reddicie powiadomił, że wszystko oki i nawet jeżeli był to leak, to każdy może o tym mówić i nie będzie miał przypału. Ponieważ jest to nowa gra na 10. rocznicę serii, która powstawała już od jakiegoś czasu i jest adaptacją książkowego Into the Pit. Ludzie też trochę zaczęli łączyć kropki, niemniej no nie jestem do końca przekonany, ponieważ niektórzy zwracają uwagę na to, że Scott napisał It will be a 10th anniversary game, a nie the 10th anniversary game. Co z jednej strony może być błędem, a z drugiej sugestią, że gier na 10. rocznicę może być więcej, na przykład więcej adaptacji historii z Fazbear's Flight. Z jakichś informacji dodatkowych, które wyszły w międzyczasie, gra będzie podzielona na 5 nocy, co jest pierwszą zasadniczą różnicą w porównaniu do oryginalnego Into the Pit. Tam nie ma mowy o żadnych 5 nocach, tutaj musimy przeżyć 5 nocy w pizzerii. Co może gdzieś tam składać się na wątek fabularny, o czym podyskutujemy sobie za moment. Tak więc sam trailer pokazuje Jeff's Pizza za dnia oraz w nocy. Następnie widzimy dość estetycznego Springboniego, który najpewniej właśnie woła Oswalda na zaplecze po tym, jak dostał się do tego miejsca. Następnie widzimy Oswalda, który właśnie wyszedł z Venta i idzie po pizzerii, gdzie chociażby znajduje się plakat Toyboniego oraz Paper Platesy, co bardziej łączy się z FNAF-em 2, niżeli z pizzerią z 1985 roku. Idąc dalej widzimy Oswalda rozmawiającego ze swoim ojcem, który właśnie zostaje porwany na drugą stronę przez Springboniego, a następnie znowu Oswalda w pizzerii, który właśnie ucieka przed Springbonim i chowa się w Golden Freddy'm i to jest dokładnie ten sam model Golden Freddy'ego pochodzący z FNAF 2. Tuż obok natomiast znajduje się jakiś plakat związany z Balloon Boyem, który również, o ile nam wiadomo, po raz pierwszy pojawił się właśnie we FNAF 2. Czyli w teorii dopiero 2 lata później, no ale z drugiej strony równie dobrze mógł zostać wprowadzony znacznie wcześniej, a w 87 roku w nowej pizzerii użyto go ponownie. Ostatecznie Oswald chowa się w Golden Freddy'm i obok przychodzi Springtrap. To jeszcze nie jest Springtrap, stary. Obok przychodzi Springboni, który zauważa, że coś jest nie tak i patrzy przez chwilę w kostium, po czym wali jumpscare'a. I wtedy ten nieoficjalny jeszcze trailer dobiega końca. Na temat całej gry mówi nam naprawdę sporo, zdaje się, że niemal wszystko, aczkolwiek to jeszcze nie wszystko, ponieważ do gry pojawiło się jeszcze kilka grafik, które zdradzają naprawdę interesujące rzeczy. Obrazki te pochodzą ze strony powiązanej z Jeff's Pizza, która niestety już nie działa. Niemniej część obrazków stamtąd udało się wyciągnąć, a następnie publikować w internecie. Między innymi jest tam menu pizz w Jeff's Pizza. I są tam takie rzeczy jak pizza z mozzarellą, pizza z cebulą, z kiełbasą, z... To w sumie naprawdę zbyt wiele nam nie mówi. Otrzymaliśmy również zdjęcie ze środka Jeff's Pizza, które jest w dużo gorszej rozdzielczości, przez co może się wydawać, że art stylem różni się od reszty gry, którą widzieliśmy.
W związku z czym poniekąd wydaje mi się, że był to jakiś wczesny projekt, który został odrzucony, kiedy produkcja weszła na bardziej zaawansowany poziom. Chociaż z drugiej, nie wiem, może to być jakiś loading screen albo cokolwiek. W odróżnieniu od tego, kolejny obrazek jest naprawdę piękny i pokazuje salon w domu Oswalda. Ponadto już w momencie, kiedy jego starym jest ten dziwny złoty królik, który dziwnie się na niego patrzy. Obok znajduje się kalendarz z zaznaczoną datą pewnego piątku w październiku i najpewniej odnosi się to do tego, że w tym momencie gry do czynienia będziemy mieli z nocą piątą z pięcią. Otrzymaliśmy również screen przedstawiający sypialnię Oswalda i to dosłownie wygląda jak coś wyrwanego z FNAF-a 4, bynajmniej klimatycznie. Przynajmniej klimatycznie, no ewentualnie z Candy's 3, tak plus minus. Mamy obrazek jakiejś jakby Godzilli. Jakiś krzyż, wielką dziurę w ścianie pokazującą te piękne cegły oraz zdjęcia animatronów, które wyglądają jak zdjęcia Nightmare animatronów, tak jakby nie patrzeć. Jest tam także zdjęcie trzech osób w fioletowych strojach. Ja tutaj nic nie sugeruję, mówię tylko, że takie coś tam jest. Zasadniczo tego Godzilla odnosi się do faktu, że Oswald i jego ojciec, ten prawdziwy ojciec, bardzo lubią tego typu filmy i potwory. Kolejne zdjęcie pochodzi już z wnętrza pizzerii i mamy tutaj Oswalda tuż obok Chiki, tylko że jest to Chika z pierwszego FNAF-a, który, przypominam, miejsce miał w 1993 roku, więc ponownie absolutnie nie łączy się to z tym, co wiedzieliśmy wcześniej. I nie, nie jest to Chika z FNAF-a 2, a tym bardziej jej model z 1985 roku. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o jej wygląd, to nie jest ta Chika, to jest ta Chika. A jeżeli ktoś chce się jeszcze o to kłócić, to przypominam, że Chica z FNAF 2, która wcześniej pojawiła się właśnie w pizzerii z 1985 roku, miała 3 palce. Dokładniej u stóp. Natomiast ta Chica ma 2 palce u stóp, a Chica, która miała 2 palce u stóp, to dokładnie Chica z FNAF 1, więc to jest dosłownie Chica z pierwszego FNAFa. I te wszystkie nieścisłości, o których wspomniałem, prowadzą do jednej konkluzji. Into the Pit nie będzie odnosić się tylko do 1985 roku, Oswald nie będzie podróżował tylko tam, a najpewniej będzie hulał po całym timeline'ie FNAF-a. Odwiedzając rok 1985, pizzerię z FNAF-a 2, 1993, jak widzimy na tym obrazku. Jakby komuś jeszcze brakowało argumentów z mojej strony, dodam tylko, że w oryginalnym Into the Pit żaden animatron nie zachowuje się dziwnie bądź wrogo. Mamy tam do czynienia tylko i wyłącznie ze Spring Bonnie, więc Chica, która widać, że coś jest z nią nie tak, tam nie wystąpiła. Więc zdecydowanie łączy się to z czymś większym. Jeżeli dalej uważacie, że to co mówię nie ma sensu, to spójrzcie na kolejny zlikowany obrazek. Tutaj Oswald znajduje się na jakimś śmietnisku i to totalnie wygląda mi na te wszystkie zaplecza, które widzieliśmy w screenach w FPS-ie, dokładnie tych z różnymi animatronami. I jestem na 90% pewien, że to jest dokładnie ta sama lokacja. Patrząc na to, że tutaj znajduje się Trash Gang, Helpy, czy to już trochę mniej istotne, gitara Toy Boniego. Jeżeli tam znajduje się Trash Gang oraz Helpy, którzy pojawili się dopiero przy okazji FFPS-a, to uważam, że to ostateczny dowód na to, że Into the Pit będzie skupiać się na całym timeline'ie FNAF-a i być może każdej nocy podróżować będziemy do innych wydarzeń z różnych lat, które obserwowaliśmy na przestrzeni całej serii. Uważam, że nie ma na to innego wytłumaczenia. A dodatkowo, jeżeli jeszcze czegoś wam tutaj brakuje, to w tej lokacji widzimy plakat Leftiego na ścianie, a Lefty również pojawił się dopiero w FFPS-ie, a w żadnej poprzedniej części nie było ani o nim mowy, a tym bardziej fabularnie nie było żadnego uzasadnienia, żeby miał pojawić się właśnie te 40 lat przed tym, jak pojawił się naprawdę. Zatem moim zdaniem wygląda to tak. Growa Into the Pit przedstawi bardzo podobną historię do Into the Pit książkowego, tylko z tą różnicą, że Oswald będzie podróżował po całym timeline'ie FNAF-a. Pojawi się, jak i podobnie jak w oryginale, w 1985 roku, ale i również w 87, 93, 2023 i tak dalej. Myślę, że nawet odwiedzimy tutaj Mega Pizza Plex, jak dobrze pójdzie. A jeżeli nawet to by było za mało, to Into the Pit ma być grą bądź jedną z gier, co jak sumniem może być trochę naciągane, na 10. rocznicę całej serii. Nie ma lepszego uhonorowania 10 lat trwania całej serii FNAF, niżeli stworzenie gry, która będzie eksplorować każdą pojedynczą grę i każde pojedyncze wydarzenie z całego timeline'u. No, dobra, może przesadzam. Może podniecam się trochę za bardzo, ale kurde, jara mnie to. Bo jeżeli gra na 10. rocznicę serii wyglądałaby właśnie w ten sposób, to... wow. Może będzie to trochę kontrowersyjne, ale moim zdaniem każda lokacja, która pojawiła się na przestrzeni tych 10 lat... no, ma trochę niewykorzystany w pełni potencjał. Chociażby na podstawie takiej pizzerii FNAF 1, czy 2, czy placówki z jakiejkolwiek innej części, można by w nich opowiedzieć dużo więcej ciekawych historii, aniżeli to, co widzieliśmy w samych grach. Zatem stworzenie gry, które będzie eksplorować każde to miejsce z osobna,
mogłoby być świetne i myślę, że właśnie tym Into the Pit będzie. I znając życie, jeżeli gry odniesie sukces, adaptować będą także i kolejne części, które są warte tej adaptacji. Myślę, że przyszłość Freddy's może czekać nas całkiem ciekawa, ale na to musimy sobie jeszcze trochę poczekać. Póki co czekajmy na jakieś kolejne wiadomości odnośnie tej gry. Wychodzi ona już za pół roku, dokładniej 8 sierpnia 2024 roku, w 10. rocznicę wydania pierwszego FNAF-a. I umówmy się, będzie to o niebo lepsze od FNAF-a Help Wanted 2, który może i miał okej minigierki, ale fabularnie odstawał od wszystkiego i nie pokazywał absolutnie nic interesującego. To może być fajne. To mamy do czynienia z czymś naprawdę bardzo mocnym. I jeżeli dalej mi w to nie wierzycie, to pomyślcie tylko o tym. To jest gra na 10. rocznicę serii. Oswald nie może cofać się tylko i wyłącznie do 1985 roku. Patrząc na to, jakie rzeczy widzimy na tych screenach, a także nie pokazałem wam wszystkiego. To będzie dużo większy projekt na 10. rocznicę serii, gdzie odwiedzimy najpewniej każdą lokację, którą widzieliśmy na przestrzeni całej serii, na przestrzeni całego timeline'u. Od 83 roku, byłoby super, aż do Security Breach'a. Przynajmniej tak coś czuję, że to mogą nam pokazać w tej grze i to może być najlepsza rzecz, jaka spotkała FNAF-a. Tak mi się wydaje. No dobra, po drodze był jeszcze film FNAF, ale wiecie, co mam na myśli. To będzie naprawdę GOAT i będzie naprawdę mocny. Tyle, napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o tym, co pokazałem wam w dzisiejszym odcinku i jak zapatrujecie się na Into the Pit, bo naprawdę jestem ciekaw waszych opinii w tym temacie.